going shop, Zach. You went shopping. Are you going to help me with that? Thank you. Grab me. No to już mama zdejmie buciki. Jeden. Dzień dobry, witamy was bardzo serdecznie. Dopiero teraz, wiecie co, pojechałyśmy z Augustinką po zakupy tygodniowe do Aldi. Kupiłyśmy również troszkę chemii i kompletnie zapomniałam o telefonie, został w domu, więc nic nie nagrałam w sklepie. Więc witam się z wami dopiero teraz. Powiesz cześć? Cześć, powiedz, byłyśmy już na zakupach, tak? I grzeczna byłaś, tak. Więc rozpakuję zakupy i pokazuję wam, co kupiłam. Jest też chemia, są zakupy spożywcze, pewnie na ponad tydzień. I wiecie co, jest bardzo zimno u nas, ale mamy piękną, słoneczną pogodę nareszcie, bo przez ostatnie kilka dni codziennie lało. Idę rozpakowywać zakupy, one są tutaj już wszystkie przyniesione z samochodu. A tutaj pokazuję wam, jaką piękną pogodę dzisiaj mamy. Co tam? Piękna pogoda, prawda? To kwiatuszek. Co tam? Gazetkę przeglądasz? Na następne zakupy. Widzę, widzę. Dobra, mam wszystko już tutaj na stole. I zacznę od pieczywa. Tutaj mamy opakowanie croissantów, bułeczki mleczne, ulubione Sebastianka i Augustynki. Ja też je bardzo lubię z masłem samym. Tutaj mam chlebek czosnkowy. W opakowaniu jest takich 9 kromeczek. Tutaj taki chlebek dla Sebastianka na kanapki do szkoły, on jest pełnoziarnisty, one są już takie gotowe, kromki poprzekrajane, bardzo ułatwia mi to przygotowanie lunchów dla niego do szkoły. Tutaj mam dwa chlebki nan z czosnkiem i kolendrą, one będą do obiadu i to wszystko z pieczywa. Teraz może warzywa i owoce. I z warzyw mam pieczarki, marchewka, por, papryka w trzech kolorach, ogórek do kanapek i cebulka tutaj. I z owoców mam dwa awokado, banany, cytryna, jabłka i gruszki. Jabłka i gruszki były na pewno po promocji. Tutaj ryba i mięso, to są rzeczy na obiady. I tu pierwsza rzecz to jest Atlantic Cod Fillets, czyli dorszy, filety z dorsza. Z nich zrobię taką fajną zupę z fasolą, właśnie z tą fasolą z puszki. I podam ją z ryżem. Bardzo dobra i prosta do zrobienia. Tutaj mam wołowinę w kawałeczkach, z niej dzisiaj zrobię gulasz. Potem wam pokażę. Tutaj mam mieloną wołowinę oraz wieprzowinę i to użyję do lasagne, będę robiła w tym tygodniu, więc ten obiad i ten obiad na pewno starczą nam na co najmniej 2 dni. I tutaj mam 2 kg udek z kurczaka i to też nam starczy na dość długo, więc jest tego trochę. Tutaj mam nabiał i z nabiału mamy mleko, butelką mleka tutaj jest ponad 2 litry, jogurty, tutaj są 2 tacki, tutaj mam Cubit, też jogurty w takich saszetkach, w opakowaniu jest 9 o smaku truskawki i banana, kostka masła niesolonego, ser mozzarella starkowany już i tutaj mam Baby Bell, one były po promocji, kosztowały ponad 2 funty, 2,10, 2,19, coś takiego. I to wszystko z nabiału. Cześć Augustynka, ale pokaż, nie, postaw tutaj dla mamy, postaw. Już wam pokazuję, co tutaj dalej mamy. To jest żurawina suszona, nareszcie była w sklepie, tak? Zaraz mama da. I tutaj już wam pokazuję, co tutaj dalej mam. Opes. Augustynka mówi, zamiast open, mówi opes. Otworzyć. Otworzyć? Tak. Tak. I tutaj w puszkach, kartonikach i słoikach mamy tuńczyka. Tutaj są 4 puszki w opakowaniu, białą fasolkę, pomidorki pokrojone z ziołami, czerwona fasola, będę robiła lasagne, do tego wzięłam 2 sosy, biały i ten pomidorowy, passata jedna i tutaj mam jeszcze 4 puszki kukurydzy. Tutaj przekąski i nareszcie mieli właśnie tą żurawinę suszoną, dawno jej nie mieli, tutaj mieszanka rodzynek z żurawiną. Tutaj mam jeszcze chrupki moje ulubione z soczewicy i krakersy. I to wszystko z przekąsek. Nie ma. I tutaj takie przeróżne rzeczy. Boczek na weekend, wędlina na kanapki.
paluszki z owoców morza, które Sebastian bardzo lubi teraz jeść. Tutaj mam makaron do lasagne, vegetable stock pot, czyli bulion, kostki rosołowe, tylko one są takie w płynie. Kawa rozpuszczalna, którą piję po południu. Tutaj wziąłam jeszcze raz ten zestaw fajita, który robiłam niedawno, pokazywałam Wam. On był bardzo dobry, więc wzięłam ten do spróbowania. Ten jest o smaku smoky barbecue i tutaj też trzeba tylko dodać, jak dobrze pamiętam, tak, kurczaka, papryki, dwie i cebulkę, więc wypróbujemy. Ale ten poprzedni był naprawdę bardzo dobry i szybko się zrobił ten obiad. I właśnie to jest kolejny obiad, który będziemy mieli w tym tygodniu albo w następnym. I użyję do tego piersi z kurczaka, które mam w zamrażniku, tylko będę musiała je rozmrozić. I tutaj płatki śniadaniowe. I tutaj już na samym końcu mam troszkę chemii. Wzięłam takie nowe kapsułki Almat 3 w 1 non-bio. Ich jeszcze nie próbowałam. Zazwyczaj używam Persil też 3 w 1, więc jak skończył właśnie Persil, to spróbuję te. Zobaczymy, jak się sprawdzą. Tutaj mam rękawiczki do sprzątania gumowe. Wzięłam również Comfort, płyn do płukania, dwa opakowania chusteczek i wziąłam również opakowanie tych ściereczek z mikrofibry. Są cztery w opakowaniu, bo święta się zbliżają, więc trzeba będzie zabierać się za sprzątanie. I to były wszystkie już zakupy, ja już wszystko pochowałam, czyściutki stolik, więc będę zabierała się za obiad. Ogarnę tylko troszkę kuchnię tutaj, wiecie co, te ciasto jest przepyszne. Naprawdę polecam. Link do tego ciasta wstawię Wam tutaj. Jest to babka z serem. Tylko tyle nam zostało. Ja teraz szybciutko tutaj ogarnę jeszcze po śniadaniu. Greg robi tutaj herbatę dla mnie i dla siebie. Już jest po godzinie 11, więc przygotuję wszystkie składniki na obiad i pokazuję Wam, co będziemy robić. Dobra, mam wszystkie tutaj składniki już w jednym miejscu. Będę dzisiaj robiła beef stew, czyli taki gulasz z pęczakiem. On jest przepyszny, go też robię dość często. Można go robić w garnku, o tylko ja zaczynam na patelni i potem kończę go w wolnowarze, ponieważ jest mi łatwiej, mogę zostawić i nic mi się z nim nie stanie. Przepis jest z tej książeczki Jamie Oliver's FoodTube, The Family Cookbook. Bardzo lubię tą książkę. Zawsze jak brakuje mi już pomysłów, to tutaj jest dość sporo fajnych przepisów. Kupiłam ją chyba w TK Maxx, tak, bardzo dawno temu, spójrzcie, nawet naklejka z ceną już kolor zmieniła. Zapłaciłam za nią 4 funty tutaj. Więc zrobimy to na obiad dzisiaj. Do tego można zrobić dumplings, czyli takie kuleczki z mąki i masła. Ale zobaczymy, jak wyrobił się z czasem. I pokażę Wam, co tutaj jest potrzebne. Jeżeli będziecie mieli ochotę zrobić taki gulasz, to znajdziecie wszystko pod filmikiem. I już Wam mówię, co tutaj mam. Oliwa z oliwek, łyżka mąki będzie potrzebna. Tutaj mam kawałeczki wołowiny, sól, pieprz, ziemniaki. Tutaj mam kostki wołowe Knorr, podobnie jak te, co kupiłam dzisiaj w Aldi. I w opakowaniu jest 8. I tutaj dalej mam pęczak kujawski, z warzyw mam por, marchewkę oraz cebulkę. I tutaj mam jeszcze tymianek. On był mrożony, bo nie mam takiego świeżego. I to wszystkie składniki. I ja teraz zacznę od podsmażania mięska na patelni. Tylko najpierw muszę opruszyć je mąką. A w międzyczasie wypiję herbatę.
powiedzieć, powiedz papa. Augustinka poszła powiedzieć papa do Grega, ja teraz ją położę spać, gulasz tam się gotuje, za jakąś godzinkę wrzucę marchewkę i ziemniaki i pęczak i zaraz wracam do was, jeszcze za chwilę zrobię sobie kawę, a Augustinka idzie Lulu, tak? Idę, idę, powiesz papa? Tak, put it back. Trzeba odłożyć na miejsce. Augustynka lubi odkładać rzeczy na miejsce, więc poczekam chwilkę i zaraz do was wracam. Dobra, jestem z powrotem. Woda już mi się zagotowała. Ale dzisiaj mnie oczy szczypią od cebuli tak wyjątkowo mocno. A ja jeszcze mam dla was do pokazania taki mały haul do domu. Kupiłam dwa garnuszki, za chwilkę wam pokażę, ale to nie było dzisiaj, kupiłam te rzeczy weekend, jak byliśmy w Hampstead Valley, w naszym centrum handlowym, bo Sainsbury miał duże bardzo wyprzedaże. Kilka rzeczy jeszcze w Home Bargains, takie już bardziej świąteczne i jedną rzecz do zorganizowania jednej z moich półeczek tutaj w tej naszej szafce. Będę chciała to zorganizować, tylko muszę sprawdzić dokładnie, czy to wejdzie właśnie tam do środka, ale raczej powinno wejść, więc za chwilkę wam pokażę, tylko dokończę kawę. Mam kawę i mam również wszystkie te rzeczy, o których wam przed chwileczką mówiłam. Tutaj mam właściwie jeden garnek i jedną patelnię. Patelnia bardzo mi się przyda, bo potrzebna mi jest patelnia troszkę głębsza i z pokrywką, bo takiej właśnie nie mam i bardzo potrzebuję, a że święta się zbliżają, tym bardziej jest mi potrzebna. Jedno kosztowało około 6 funtów, a drugie 7, więc jedno albo drugie było troszkę droższe. To jest garnek również z pokrywką. Ja uwielbiam garnki z pokrywką, patelnie również, bo teraz nie zawsze one są w zestawie i one nadają się na różne rodzaje kuchenek, elektryczna, gaz, ceramiczna i indukcja, więc bardzo mi się przydadzą na święta i one są w tym samym stylu. I w Home Bargains kupiłam papilotki do babeczek, które na pewno użyję do słodkiej środy, jak będziemy robić coś w okresie właśnie tym świątecznym, który już niedługo będzie. I wzięłam również foremki. W zestawie są trzy, one również tutaj naokoło mają taką powłokę silikonową i niedługo na pewno nam się przydadzą, bo będziemy piec pierniczki. I ostatnia rzecz to jest organizator do tej szafki tam na samym końcu, w której naprawdę jest trudno cokolwiek znaleźć, muszę zawsze wszystko wyjąć z niej, żeby zobaczyć, czy mam potrzebną rzecz i żeby zobaczyć, co jest w ogóle na końcu tej szafki, więc sprawdzę, jak to będzie działało w tej szafce i jak będzie się sprawdzało, to na pewno kupię jeszcze jeden. Wiecie co, nie daruję, muszę zobaczyć, jak ten organizator sprawdzi mi się tutaj w tej szafce. Właśnie go umyłam, on się suszy teraz, tutaj mam kawę, więc wyjmuję najpierw wszystko. Nie, może najpierw wam pokażę, jak to wygląda w środku. Górne też tutaj przecieram od razu i gotowa. I wiecie co, jak bardzo się cieszę, że to kupiłam. Jak pójdę następnym razem, od razu biorę kolejny taki organizator. Jest bardzo fajny. Spójrzcie, ile rzeczy mi tu się mieści i nie muszę nawet zaglądać tam do tyłu. Po prostu przekręcam i widzę, co mam. I poukładam, już wam mówię, co tutaj mam. W tej części mam drzemy. Tutaj mam konserwy rybne, paprykarz, tuńczyk, tu z tyłu jeszcze paszteciki poukładałam. Tutaj mam koncentraty pomidorowe, passata i w tej części mam sosy do makaronu, a tam po środku powkładam takie różne rzeczy, tutaj musztarda, majonez i sok z limonki. Więc tak to wygląda, mieści się mnóstwo w tym, więc
Na pewno kupuję jeszcze jeden, żeby zorganizować i tą półkę, i tą. I tutaj tylko przetarłam półeczki i powkładałam te puszki wszystkie. A na tej środkowej półce też są różne rzeczy. Tutaj są grzybki, tam z tyłu ogórki. Tutaj mam również na chleb masło orzechowe. Tutaj sezamowe masło, tam z tyłu jeszcze jakieś, co tutaj? O, almond, migdałowe masło. I tam z tyłu jeszcze słoik miodu, więc to też niedługo zorganizuję. Jak już wszystko poukładam, to został mi jeszcze jeden wolny pojemniczek. A ja teraz obiorę i pokroję ziemniaki i marchewkę i za chwilę będę je razem z pięczakiem wrzucała do wolnowaru. Już przyjechałam po Sebastianka, mam jeszcze 10 minutek, więc posiedzę troszkę. Pooglądałam sobie Gilmore Girls, miałam dość sporo czasu, więc obejrzałam sobie kilka odcinków. Więc za chwilkę idę po Sebastianka, wracam do domu i będę robiła dumplings, czyli te kuleczki z mąki, z masła i wody, ale zrobię tylko 5, więc połowę porcji. Dobra, zbieram się powolutku i idę po Sebastianka. Dobra, jesteśmy z Sebastiankiem już z powrotem. Biegliśmy i zimne powietrze nie pomaga mi, jak się biegnie. Więc jak było w szkole, Sebastianuś? Dobrze? Mieliście tego tam tancerza z West End? Mhm. Tak? Tańczyliście? Co tańczyliście? No, my nie tak tańczyliśmy. No. A co robiliście? No Rehearse? Mhm. Coś powtarzaliście? Mm-hmm. Tak? Co przedstawienie? The book which we were doing on the first week, like on the first week of day four. Aha. Więc mieli dzisiaj workshop, czyli takie warsztaty, bym powiedziała. I przyszła osoba z West End, tak, tancerz chyba. Mm. Tak? Mhm. Tak. Ale nie wiem, czy on jest profesjonalnym. Nie wiesz? Ale chyba jest. Chyba jest profesjonalnym, nie jesteś pewny? Nie. Więc mieli warsztaty dzisiaj związane z książką. Jaką książkę mieliście? The Iron Man. Więc coś innego niż zawsze. Dobra, jedziemy do domu. Ale ten Iron Man to nie ten super bohater. Nie? A co to za Iron Man? Bardzo długa historia. Bardzo długa? No to mi opowiesz później, co? Dobra, jedziemy i robimy dumplings. Wiesz, do gularzu. Okej. Okay. To tak. Chloe, oglądasz? Tak, daddy włączył Chloe, ale się wyspałeś. Powiesz cześć? Augustynka wyspana, ale spójrzcie, jakie słońce, pomarańczowo aż tutaj. Pewnie tak nie będziecie widzieć, ale fajna pogoda. Już niunia, już mama idzie. Sebastiankiem tu w domu, Sebastian fryzjera był, nie? Z daddy, kiedy to było? Chyba... W sobotę chyba. Mm. Tak, po szkole polskiej, nie? Pojechaliście. To. Więc tutaj się gotuje mi gulasz. Ja teraz będę robiła te kuleczki, które wam mówiłam. Tutaj mam jeszcze troszkę zupy dla Augustynki. Ona jest z brokułem. Dobra, ja zabieram się za te kuleczki. Tutaj mam już odmierzone wszystkie składniki, tak jak mówiłam, robię z połowy porcji. Tutaj mamy zimne masło i zimną wodę i self-raising flour, czyli mąka, która już sama rośnie, ma już te dodatki. Nie potrzeba ani proszku do pieczenia, ani sody. Papa,
Przyszłam już nakładać obiad, a to oznacza, że za chwilkę będę z wami się żegnała. Augustynka już tutaj siedzi sobie, je zupkę. Sebastian ogląda mecz Polska-Meksyk. Na razie jest 0-0, to pierwsza połowa, więc ja nakładam obiad i idziemy tam dołączyć do Sebastianka. Obejrzymy też, zobaczymy jak się mecz skończy. Ale to wygląda naprawdę smakowicie, pachnie bardzo fajnie. Więc fajny jesienny obiad na taką zimną pogodę. Zaraz wam pokażę, jak to wygląda. Więc będę się już z wami żegnała. Mam nadzieję, że dzisiejszy filmik wam się spodobał. Nie zapomnijcie o kciuku do góry, o subskrypcji i do zobaczenia następnym razem. Pa, pa!